Witam was wszystkich bardzo serdecznie 7 grudnia, czyli w 7 odcinku Pokémonowego kalendarza adwentowego. Klasycznie, jeśli seria wam się podoba, to miło by mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, a na razie bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! A dzisiejszym Pokémonem, którego będziemy omawiać, jest Lapras. Lapras został dodany w generacji pierwszej i posiada typ lodowy i wodny. Jego nazwa jest oparta na francuskim naukowcu i polityku Pierre-Simon de Laplace. Znaczy się, on nie był tylko naukowcem i politykiem, ale nie chce mi się tego czytać, bo gość był dosłownie każdym. Ma 2,5 metra wzrostu i waży aż 220 kg. Posiada abilitki takie jak Water Absorb. Dzięki niej jest odporny na ruchy o typie wodnym. Dodatkowo, jeśli ktoś go już zaatakuje atakiem typu wodnego, to go uleczy o 6,25%. Następna abilitka to Shell Armor, która chroni go przed otrzymywaniem krytycznych obrażeń. Oraz posiada jeszcze abilitkę Hydration, która podczas deszczu leczy go z głównych statusów, takich jak zatrucie, podpalenie, no i tak dalej. Lapras z wyglądu przypomina plezjozaura. Wykazuje też duże podobieństwo do legendarnego potwora z Loch Ness. Dolna część jego ciała jest biała, górna zaś niebieska. Ten Pokémon posiada 4 płetwy, z czego 2 przednie są znacznie większe niż tylne. Na grzbiecie widać szarą skorupę pokrytą wypustkami. Na długiej szyi osadzona jest głowa z parą czarnych oczu, spiralnymi uszami i rogiem na środku czoła. Laprasy są niezwykle inteligentne, a przy tym dobroduszne i spokojne. Ich pokojowe nastawienie do ludzi i przyjazne usposobienie sprawiły jednak, że znalazły się na skraju wyginięcia. Uwielbiają pomagać w przeprawach przez wody. Ich grzbiet często służy małym Pokémonom za środek transportu. Nie cierpią walki, dlatego atakują jedynie wtedy, kiedy naprawdę muszą. Początkowo Lapras miał się nazywać Ness, od potwora z Loch Ness, ponieważ jak wspominałem, jego wygląd już do tego nawiązuje. Potrafi używać telepatii, aby porozumieć się z ludźmi. Lapras nie posiada ani preewolucji, ani ewolucji, ale posiada wersję Gigantamax. Lapras zadebiutował w 84. odcinku anime. A tak wygląda jego shiny. No i to by było na tyle z tego odcinka. Klasycznie, jeśli wam się spodobał, to miło by mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. A ja już na razie dziękuję za oglądanie. Mówił Xayan. Siema.